Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejne, tym razem internetowe spotkanie z profesorem Adamem Wielomskim. Witaj Adam. Witam serdecznie zarówno Ciebie, jak i wszystkich tych, którzy nas oglądają, słuchają, czy tam robią coś innego, w każdym razie wiedzą, co się dzieje. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o Karolu Morasie, tym bardziej, że wyszła potężna 1200-stronicowa książka pod tytułem Charles Maurras, Przyszłość inteligencji i inne pisma. No rzeczywiście łącznie tych pism jest 1200 stron, z czego 50 stron to jest wstęp profesora Bartyzela, potem jest część tak zwana polityczna, pisma polityczne, których jest 575 stron, a potem to już się w ogóle zaczyna wszystko w zasadzie, bo jest tak zwana estetyka i poezja, czyli różne jego małe utwory, łącznie z wierszami erotycznymi, które zajmują około 5 stron i jest w nawiasie napisane niewydane, czyli są wydane w tej książce, ale być może, ale nie wydano, być tak. Może nie były wydane wcześniej, przynajmniej ja tak to rozumiem. I na samym końcu dwa testamenty Charlesa Maurrasa, fragment listu do Butanga z 1950 roku i modlitwa na koniec, jako jeden z jego testamentów. Więc książka bardzo ciekawa w tych fragmentach, do których zajrzałem. Do niektórych nie wiem, bo być może nawet nie będę zaglądał, na przykład do Ale te erotyczne przeczytałeś. Erotyku właśnie jakoś mnie to jakoś tak nie interesuje. Rozumiem, że ty byś od nich zaczął, tak? Tak, ja bym zaczął, dlatego że wszystkie pisma polityczne Charlesa Maurrasa czytałem, nie tylko te, co są tutaj, ale w ogóle, a erotycznych jego pism nie czytałem i nie wiem, bo były, co na ten bo temat... Bo były niepublikowane. Tak, dlatego tam bym zajrzał od razu. No dobrze, może ze względu na to, że mamy różnych naszych odbiorców, w ramach edukacyjnych też staramy się docierać do ludzi także mniej zorientowanych, więc może powiedz parę słów o samym Karolu Maurrasie, bo być może są też tacy, którzy tylko o nim coś słyszeli, albo nawet tacy, którzy prawie nic o nim nie słyszeli. No chociaż oczywiście prosimy o cierpliwość tych naszych słuchaczy, którzy sporo wiedzą o Karolu Maurrasie. Ale może zacznijmy od samej sylwetki, a potem przejdziemy do idei, które jak gdyby propagował i w tym, co pisał, no i w tym, co robił, bo w końcu był twórcą i przywódcą Action Française. Zgadza się. Urodził się w roku 1868 w Prowansji, w rodzinie katolickiej. W wieku lat kilkunastu, bodajże chyba 10 czy 12, w wyniku jakiegoś tam powikłania pochorobowego stracił słuch, co załamało z jednej strony jego plany życiowe, ponieważ koniecznie chciał być marynarzem, z drugiej strony zachwiało jego dziecięcą wiarą w Boga, na takiej zasadzie, a dlaczego mnie to spotkało i Bóg mi to zrobił. Ostatecznie wyjechał do Paryża i powziął marzenie, żeby, jak to sam napisał, zostać królem dziennikarstwa. No i rzeczywiście został, dlatego że napisał w swoim życiu tam nieprawdopodobną liczbę, około 200 książek, które w większości zresztą są jego felietonami politycznymi. Przez kilkadziesiąt lat, 40 lat był wydawcą i redaktorem naczelnym najpierw tygodnika, potem dziennika Action Française, w którym codziennie ukazywał się jego wielki tekst na pierwszej stronie. Ci, którzy go znali, twierdzą, że, jak to napisał jeden z jego znajomych, miał fobię do niezapisanej kartki papieru.
I nawet na różnych uroczystościach, imprezach towarzyskich potrafił, jak wpadł na pomysł artykułu, rozstawić talerze, prawda, wyjąć kartkę i zacząć pisać felieton. Także to oczywiście tytan pracy niesamowity. Tytan pracy, który rzeczywiście stworzył koncern dziennikarski, przy którym myślę, że imperium Adama Michnika, mocno dzisiaj podupadające zresztą, jest tylko i wyłącznie cieniem, dlatego że tam poza dziennikiem Action Française, wydawnictwem i tak dalej istniało w sumie kilkadziesiąt tytułów prasowych ogólnofrancuskich i regionalnych. W roku 1940, znaczy tak, w roku 1940 poparł marszałka Petena, pisząc słynny artykuł Boska niespodzianka. I po zakończeniu II wojny światowej był sądzony, w gruncie rzeczy nie wiem za co. To się tak ładnie nazywało, za intelektualną współpracę z wrogiem. To znaczy polegało na tym, że wydawał swój dziennik w czasie II wojny światowej i w Pańskiej Wiszli, za co został... Mieszkał w Pańskiej Wiszli? Czy mieszkał pod okupacją niemiecką? W Wiszli, w Państwie Wiszli. Tak. I po wojnie został, zrobiono mu wielki proces, w wyniku którego został skazany na dożywotnią karę więzienia. Został ułaskawiony na kilka miesięcy przed śmiercią. Umarł w 1952 roku, kilka dni przed śmiercią, nawracając się na wiarę katolicką. To jest coś, tak można powiedzieć, życiorys. Życiorys w sumie nie jest specjalnie, można powiedzieć, jakiś szokujący i ciekawy, dlatego że z powodu ułomności zdrowotnej wspomnianej przeze mnie nigdy nie był tak naprawdę czynnym politykiem. Był dziennikarzem. Sam się uważał za dziennikarza, aczkolwiek tak naprawdę był myślicielem politycznym, dlatego że większość jego tekstów napisanych zostało według pewnej metody. To znaczy pierwsza część tekstu poświęcona jest jakiemuś aktualnemu problemowi, który się tam wydarzył wczoraj, przedwczoraj czy coś, po czym na podstawie jakby no, tego materiału, do którego dotyczy tekst, druga część tekstu była poświęcona jakimś ogólnym rozważaniem na temat polityki, ustroju, polityki zagranicznej, wewnętrznej i tak dalej. I o ile te pierwsze części można potraktować jako no, historyczne jego tekstów, o tyle drugie części wszystkich jego felietonów mają charakter już bardziej ponadczasowy, a wszystkie one sprowadzały się do stworzenia wielkiej syntezy monarchizmu, konserwatywnego monarchizmu z konserwatywnym nacjonalizmem. On zresztą sam się uważał przede wszystkim za nacjonalistę. Do tego, mimo swojego prywatnej niewiary, mamy do tego apologię tradycyjnego kościoła katolickiego i oczywiście przedsoborowego. I cały wielki proces wytoczony liberalnej demokracji i Trzeciej Republice w jego pismach politycznych. Także mamy do czynienia z pewnością z jednym z najważniejszych myślicieli politycznych XX wieku i największym myślicielem francuskojęzycznym, politycznym, prawicowym w wieku XX, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No, umysł, który przez wiele dziesiątków lat, można powiedzieć, całkowicie panował nad prawicą francuską i dopiero powstanie Frontu Narodowego Jeana Marie Le Pena spowodowało, że pojawił się nowy nacjonalizm niemorasowski dostosowany do kategorii państwa demokratycznego, dlatego że Charles Maurras uważał, że liberalna demokracja jest systemem niereformowalnym i nienaprawialnym. Dlatego też zawsze uważał, że nacjonalizm musi wyrazić się w formie ustrojowej w postaci rządu autorytarnego. Przy czym Maurras, cechą charakterystyczną jego było to, że bardzo wiele lat nie akceptował czegoś takiego, co byśmy określili prawicową dyktaturą, skłaniając się właśnie ku rządom absolutystycznym, monarchii absolutnej z Bourbonami na czele.
dopiero doświadczenie Hiszpanii Franco, a potem, potem Francji Vichy wskazało mu jakby możliwość no, powstania prawicowej dyktatury, co do której jakby jego myśl wewnętrznie gdzieś tam ciążyła od lat. Także mamy tutaj jakby taki, można powiedzieć, klasycznego, największego myśliciela, największego teoretyka prawicowych rządów autorytarnych. Może warto jeszcze wspomnieć o jego konflikcie z Kościołem katolickim, bo jak wiemy, był niewierzący. W 1926 roku jego niektóre pisma i dziennik Action Française zostały w bardzo niejasnych okolicznościach potępione przez Piusa XI. Istnieje na ten temat olbrzymia literatura i generalnie raczej panuje pogląd, że Kościół chciał dokonać wtedy tak zwanego ralliement, czyli przyłączenia się do republiki, więc się odciął od nierepublikańskiego i niedemokratycznego katolickiego nacjonalizmu. No został, Action Française została zdjęte wszystkie te obostrzenia kościelne w 1939 roku. To była jedna z pierwszych decyzji nowego papieża Piusa XII. No ja powiem tak, no to więcej to już można tylko siedzieć i czytać, prawda? No bo to rzeczywiście jest myśliciel nieprawdopodobnej głębi intelektualnej, wspaniały logik. Ja go uwielbiam, dlatego że jest to myśliciel, można powiedzieć, w pewnym sensie scholastyczny, chociaż on sam się uważał za pozytywistę. To znaczy niezwykła racjonalna logika wywodu, która z pewnością no, robi olbrzymie wrażenie na każdym, kto czyta jego teksty. Także ja powiem tak, no nad Charlesem Borrasem spędziłem kilka lat życia, dlatego że napisałem swoją rozprawę habilitacyjną przed laty na temat nacjonalizm francuski 1886-1940 i tak mniej więcej ze 60% tej książki właśnie poświęcone jest Charlesowi Borrasowi Action Française. Także przeczytałem wszystkie jego pisma polityczne, całe tony, prawda, literatury o nim, gazet, prawda, książek i opracowań. No, dlatego jest to myśliciel, do którego no, nie ukrywam, czuję bardzo głęboki sentyment i który w znacznym stopniu ukształtował mnie intelektualnie, bo też warto zwrócić uwagę na to, że Borras jest konserwatystą nowoczesnym. Dlaczego nowoczesnym? Dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy przeszły, minęły i nie wrócą. I o ile w kwestiach ustrojowych jest, można powiedzieć, no, kontrrewolucjonistą doskonałym, ponieważ postuluje powrót do monarchii absolutnej czy do rządów autorytarnych, o tyle na przykład w kwestiach społeczno-politycznych jest to myśliciel, który no, początkowo ewoluował od takiego bardzo tradycyjnego korporacjonizmu w kierunku akceptacji gospodarki rynkowej. Także można powiedzieć, że o ile w kwestiach politycznych był monarchistą, w kwestiach światopoglądowych konserwatystą i nacjonalistą, o tyle akceptował wiele ze świata społecznego rewolucji francuskiej, choć z tego powodu, że no, ten świat stał się światem istniejącym, więc nie był takim reakcjonistą ślepym, jak czasami się go próbuje określać. Myślę, że jest to postać, którą powinien każdy współczesny narodowiec i konserwatysta czytać. Przypomnę tylko, że Roman Dmowski zawsze mówił, że poza nim w Europie jest jeszcze Enrico Corradini we Włoszech, Maurice Barrès i Charles Maurras we Francji. Także jak sam Dmowski uważał, że jest to myśliciel tej rangi, no to chyba warto byłoby go czytać i studiować, więc cieszę się, że te teksty wyszły. Mhm. Jeszcze jeżeli chodzi o życiorys Borrasa, to słyszałem, że to on był twórcą tego podziału na kolaborantów i kolaboracjonistów to jego pozytywne nastawienie do marszałka Petena, do rządów Vichy, no nie było takie bezkrytyczne, bo na przykład jak urządzano wystawę taką antysowiecką Vichy, to on powiedział, że on na nią nie przyjdzie, ponieważ gdyby to była wystawa antyniemiecka, to by przyszedł, bo to Niemcy okupują Francję, natomiast na wystawę antyrosyjską, no to on nie widzi sensu przychodzić. Podobnie, mimo że bardzo negatywnie
wypowiadał się na temat cywilizacji żydowskiej, roli Żydów w historii Europy, Francji i tak dalej, czyli można powiedzieć, dla niektórych był po prostu antysemitą, to jednak nie poparł na przykład wywózek Żydów do Auschwitz z państwa Vichy. Twierdził, że to jest no, niemoralne, niewłaściwe w stosunku nawet do takich przeciwników, za jakich uważał sam Żydów. Czyli z jednej strony personalnie bardzo popierał Petena, nie aprobując wszystkich poczynań jego władz i jego współpracowników, natomiast generalnie negatywnie oceniał generała de Gaulle'a, którego uważał za to takiego, można powiedzieć, do pewnego stopnia agenta różnych międzynarodowych sił i komunistycznych, i też amerykańskich. To znaczy, ja powiem tak, to nie jest tak, że Charles Maurras był jakimś wielkim apologetą państwa Vichy. Nie przyjmował żadnych dotacji państwowych i bodajże to była jedyna oficjalnie wydawana gazeta bez dotacji państwowych, dlatego że właśnie nie chciał być utożsamiany z Vichy. I powiem w ten sposób, no oczywiście zdawał sprawę z tego, że Vichy jest państwem marionetkowym niemieckim. Dlatego też, ja powiem tak, on nie tyle popierał Vichy. To wyglądało w ten sposób, że cenzura ówczesna dopuszczała wszystkie krytyczne teksty na temat Anglików, Amerykanów i tak dalej, de Gaulle'a, nie dopuszczając tekstów krytycznych o Vichy. I skutek jest taki, że mógł pisać na przykład o masakrze floty francuskiej przez flotę angielską w Mer el-Kebir, prawda? Mógł pisać na temat bombardowań amerykańskich wojsk niemieckich we Francji, w czasie których ginęli cywile, a kiedy mu się coś nie podobało w rządach Petena i Vichy, no to cenzura nie pozwalała mu tego napisać, prawda? Dlatego wizerunek jakby twórczości, myśli politycznej Maurrasa z Vichy jest w tym sensie skrzywiony, że po prostu pisał o tym, o czym dało się pisać, co nie oznacza jakiegoś takiego bezapelacyjnego poparcia. Z pewnością nie popierał wspomnianych przez ciebie ustaw rasowych, dlatego że będąc, nazwijmy to, żydofobem, zwracał się przede wszystkim przeciwko kulturze żydowskiej, jak również przeciwko, nazwijmy to, wpływom lobbystycznym, kosztem interesu narodowego francuskiego ogólnego. W żaden sposób nie był rasistą. Przede wszystkim trzeba też pamiętać, że był jednym z najbardziej radykalnych germanofobów we Francji. Ciągle pisał o tysiącletnim sporze i wojnie francusko-niemieckiej, prawda, której II wojna światowa była jednym z wypadków. Tyle tylko, że na początku, podobnie jak zresztą większość Francuzów i sam marszałek Petain, był przekonany po klęsce w 40 roku, że Niemcy tę wojnę wygrają. Dlatego uważał, że no, jakąś formę kolaboracji trzeba podjąć, żeby nie powtórzył się, jak to namawiano wtedy we Francji, wariant polski, czyli okupacja charakteryzująca się rzezią ludności cywilnej, grabieżą, mordowaniem i tak dalej. Także to nie jest tak, że on był jakimś wielkim apologetą Vichy. Jego przede wszystkim sądzono za teksty antyamerykańskie i antyangielskie, no bo te wolno mu było pisać. Tak naprawdę Maurras był przeciwnikiem wejścia Francji do wojny po stronie tej Francji Vichy, po stronie Niemiec i chciał zachować ścisłą neutralność, uważając, dzisiaj możemy powiedzieć, że to był pogląd mocno błędny, ale on tak wtedy uważał, że zarówno Niemcy chcą malutkiej Francji, jak i Anglosasi chcą malutkiej Francji i spór jest o to, kto tą Francją będzie malutką zarządzał. Generalnie Anglików posądzał bardzo mocno o to, że próbują przejąć imperium kolonialne, które Niemcy pozostawili Francuzom nienaruszone. I tutaj rajdy właśnie na Mer el-Kebir i ta masakra floty, próba zatopienia pancernika Richelieu w Dakarze przez tak zwanych wolnych Francuzów były przez niego traktowane jako wstęp do zagarnięcia imperium kolonialnego przez Anglię. I to było na tej zasadzie, że zwycięstwo Niemiec w jego przekonaniu, słusznie zresztą, oznaczałoby kres Francji jako mocarstwa w Europie z zachowaniem mocarstwowej pozycji kolonialnej. Podczas kiedy zwycięstwo Anglosasów, szczególnie Anglików, uważał, że
pozwoli odbudować Francję w Europie, ale zakończy się końcem imperium kolonialnego, które przejmie Anglia, co się okazało nieprawdą. Ale ponieważ Anglia robiła to, co robiła, szczególnie od czasów Mer El Kebir, nie traktował Anglii jako sojusznika Francji, a tylko jako kraj, który chce na wojnie wygrać, przede wszystkim kosztem Francuzów. To było, jak mówię, dzisiaj wiemy, że to było błędne przekonanie, ale wielu Francuzów ten pogląd podzielało. Także była to, ja powiem tak, nie pamiętam, czy w jego pismach istnieje ten podział na kolaborantów i kolaboracjonistów. Mnie się wydaje, że to jest tam z jakiegoś artykułu powojennego wzięte, jakiegoś badacza pojęcie, ale w każdym razie on bardzo starannie rozróżniał tych, którzy kolaborują z III Rzeszą ze względów ideowych, czyli tych, których nazwano potem kolaboracjonistami, od tego, co Francuzi nazywają collaboration d'état, czyli współpracą państwową, to znaczy współpracą władz państwowych po to, żeby oszczędzić tego wariantu polskiego, jak w Francji mawiano. I taką kolaborację ograniczoną jak najbardziej popierał, uważając, że po prostu Francja nie ma innego wyjścia. Od razu spieszę z informacją o tym podziale na kolaborację i kolaboracjonizm. Dowiedziałem się oprócz wcześniej twojego wykładu na naszej konferencji w Centrum Edukacyjnym po Wiśle ze wstępu do książki, która tu koło mnie leży, z przedmowy, którą napisał profesor Jacek Bartyzel. I on tam właśnie pisze, że Karol Moras był właśnie twórcą tego podziału i zdaje się, że to umieszcza w okresie wojny i okupacji. Aha, no to ja powiem tak, nie rozpropagował go, ponieważ w literaturze francuskiej tam się jakiegoś badacza przytacza artykuł, który upowszechnił to jako pojęcie naukowe. Być może, że używał go w pojęciu publicystycznym. Może użył jako pierwszy, a potem nie miał okazji rozpropagować, rozpropagował kto inny. I skorzystał na tym, że uznano, że to być może nawet jest tej drugiej osoby jakaś. Natomiast nie mam powodu nie wierzyć w słowa profesora Jacka Bartyzela. Skoro tak, ja też nie mam to powodu. Mam nadzieję, że nie sprawdzałem tam jakiegoś źródła, ale pisząc tą przedmowę oparł się na jakichś konkretnych tekstach Karola Murasa. No właśnie, czyli tak, antyniemiecki, nawet skrajnie antyniemiecki nacjonalista, wspierany i podziwiany w pewnym sensie przez Dmowskiego, to jego antyniemieckie nastawienie chyba się Dmowskiemu też bardzo podobało. Tak, znanym czytelnikiem polskim pism Action Française był nie Stanisław Catmackiewicz, który wielokrotnie się odwołuje do pism Morasa. No właśnie, kto Morasa propagował na przykład w okresie międzywojennym? Czy były jakieś środowiska, które czy tłumaczyły, czy jakieś jego artykuły, czy były jakieś kontakty, nie wiem, organizacyjne albo nawet prywatne Morasa z Polakami, czy z polskimi środowiskami, czy nic na ten temat nie wiadomo? Na temat kontaktów z Polakami niewiele wiem. I w ogóle na temat kontaktów ze środowiskami pozafrancuskimi, powiem szczerze, to wynika trochę z francuskiej mentalności. Poza tym z Morasem był ten problem, że nie można było przyjechać i z nim pogadać, bo był głuchy, co nie ułatwiało kontaktów. Wiemy, że był czytany przez takich właśnie myślicieli, polityków jak Dmowski, Catmackiewicz również się bardzo często cytował. Karl Schmidt, mój ulubiony, codziennie czytał Action Française w Bonn, w bibliotece, będąc w pracy. We Francji na wzór Action Française powstała Action Española, prawda, i tak dalej, także ten ruch, i zresztą jest kilka książek na temat wpływu Charlesa Morasa głównie na nacjonalizm w krajach romańskich, czyli we Francji, znaczy we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, w krajach Ameryki Łacińskiej. Znalazłem tylko w literaturze światowej jest jedno opracowanie na temat Charles Mora, a narodowa demokracja, ale niestety autor nie znalazł jakby bezpośrednich wpływów i tylko dokonał porównań pomiędzy Morasem i narodową demokracją. Co do tłumaczeń, zmarły niedawno profesor Jaszczuk powiedział mi, że kiedyś w jakichś archiwach przeglądając,
znalazł polskie tłumaczenie Mes idées politiques, moich myśli politycznych, które znajdują się teraz w tym tomie, w maszynopisie i miało być wydane przez bodajże, jeśli nie pamięć nie myli, bo już nie spytam, bo niestety nie żyje, wydawnictwo RUJ, które miało wydać pod koniec 1939 roku te pisma w języku polskim, co się niestety nie stało. Przed wojną również nie napisano żadnej znaczącej jakiejś pozycji na temat Action Française w języku polskim. Wiem, że sporo rozsiane jest informacji w różnej prasie endeckiej, ale nikt się nie podjął, żeby, że tak powiem, to zebrać, a ja nie jestem aż tak mocny w prasie endeckiej, żeby i też nie mam czasu, żeby przeszukać całą prasę endecką i zobaczyć, co tam endecy dokładnie pisali o Morasie. Także wiem, że ten wpływ był, dlatego że po prostu dużo polskich polityków i myślicieli przed wojną znało dobrze język francuski. I stąd też no, było to jakby takie promieniowanie Morasa. No ja mam nawet tam dwie czy trzy książki na temat jego promieniowań w Europie. O Polsce niestety nigdy nie znalazłem żadnego tekstu, ani badacza polskiego, ani badacza francuskiego. Mhm. Powiedz, bo tu, tak jak mówiłem, ten tom się dzieli na różne działy. No, o estetyce i o poezji, zwłaszcza tej erotycznej, nie będziemy rozmawiać tym razem. Może tym razem, okej. Okay. Jak się zapoznasz i uznasz, że warto, to może wtedy zrobimy na ten temat audycję. Natomiast no, ten tom pierwszy, czyli te powiedzmy około 500 stron, między innymi zawiera właśnie ten dział Moje idee polityczne, o którym przed chwilą mówiłeś. Tak, to jest oddzielna książka. Oddzielna książka, jest, która jest tu... Tak, to jest zbiór jego tekstów z 1937 roku, poprzedzony takim wstępem Polityka naturalna. Widziałem, że w spisie treści figuruje, bo ja tej książki jeszcze nie miałem w ręku. Taki wybitny, nazwijmy to tomistyczny, bardzo głęboko w duchu wstęp o polityce i na społecznej naturze człowieka. Mm-hmm. No to jest ja powiem tak, no to... Akurat tak każdy tłumaczył Marek Jurek, bo aha. Właśnie Marek Jurek skoncentrował się głównie na te moje idee polityczne, czyli tych pismach politycznych najważniejszych. No i tylko tego akurat jest raptem około tam 50 stron, natomiast pozostałe 1150 to są różnego charakteru i pewnie o różnym ciężarze gatunkowym jego pisma. Natomiast... Tak, no ja powiem szczerze, żałuję bardzo, że nie ukazała się tam chyba, tak jak przeglądałem spis treści na stronie internetowej, żaden fragment jego podstawowej pracy, to znaczy ankiety o monarchii. To akurat przedstawiam to dzieło, dostałem od żony, kiedyś kupiliśmy w Strasburgu na bazarku, tak jakby ja odwrotnie to biorę, to jest odwrotnie, tak, kupiliśmy i ja uważam, że w tejże ankiecie o monarchii są dwie rzeczy, szczególnie w drugim wydaniu z 24 roku, to znaczy pierwszy jest taki 100-stronicowy jego tekst, w jaki sposób restaurować monarchię, uważam, że to jest tekst fundamentalny, żałuję, że on się tam nie znalazł, jak również dodatek Dyktatura i król, czy zamach stanu jest możliwy. Ja uważam, to są bardzo ważne teksty. Powiem szczerze, trochę dlatego zdziwiłem, że wydawca zdecydował się tam połowę książki przeznaczyć na teksty właśnie literackie i poezję Morasa, bo ile myślicielem politycznym Mora jest oczywiście pierwszorzędnym, o tyle literatem i poetą, no to takim jest mocno średnim, prawda? Ja bym nie przeceniał tej jego twórczości. Co więcej, ta twórczość wiem, że we Francji specjalnie nie była czytywana i ceniona, dlatego że ileś tam przyzwartowałem również pamiętników działaczy Action Française, którzy tam pisali, że wiersze Morasa to nigdy nie czytali i dopiero po wojnie się dowiedzieli, że on tam jakieś wiersze pisał. Także ta część jego myśli nie wpływała. No ja mówię, żałuję, bo to, że nie ma tych z ankiety o monarchii, właśnie tych trzech wspomnianych przeze mnie tekstów.
ponieważ postrzegam je jako teksty absolutnie fundamentalne. I tak samo chyba tam nie ma również tych fragmentów, które dotyczą polityki religijnej Morasa, wszystkich polemik z modernistami katolickimi, ówczesnymi chadekami jak Marc Senie. To są takie trzy książki na ten temat przez Morasa wydane. No i ich niestety też w tym zbiorze nie ma, czego niestety bardzo żałuję. No ale no, to ja bym, mówiąc szczerze, po prostu zamiast te dzieła literackie i wiersze, no może erotyczne bym co najwyżej zostawił, tak, jednak wydrukował tamte. Wiem, że była taka inicjatywa kiedyś, żeby to przetłumaczyć na polski i wydać. To zostało po wojnie wydane wspólnie w takim tomie Politik religieux, polityka religijna, gdzieś to stoi na półce. I właśnie, żeby te trzy dzieła w jednym tomie wydać na język polski, dlatego że to jest dzieło, które jest o tyle wartościowe, że polemiki pomiędzy tradycjonalistami katolickimi a modernistami, jak były, tak są dalej. No i to pismo byłoby aktualne, a ciekawe dlatego, że opowiadający się po stronie tradycjonalizmu katolickiego przez osobę, która sama w głośno się przyznaje, że jest niewierząca. To może trzeba by przetłumaczyć i wydać te dzieła Morasa, o których teraz wspomniałeś, a których brakuje. No bo Centrum Edukacyjne Powiśle mogłoby zdecydowanie rzucić trochę grosza. Pomyślimy. Pomyślimy, okej. Okej. No właśnie, czy masz jeszcze jakieś do pokazania książki, których jeszcze nie pokazałeś, czy już wszystko, co zgromadziłeś... To znaczy o Morasie? Nie no, o Morasie to ja powiem tak, no ci z Państwa, którzy nie czytali, nie znają, to zachęcam na przykład do mojej książki o Morasie, właśnie Nacjonalizm francuski 1886-1940. No to tak, ja mogę pokazać, mogę skierować komputer na ścianę, gdzie mam, że tak powiem, Morasiana. Morasiana zajmują raz, dwie te, każda ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli w sumie 14 półek. Aha. Dlatego, że jak pisałem pracę habilitacyjną, to po prostu wszystko, co było do kupienia, kupowałem we Francji i dlatego mam tego bardzo dużą literaturę. Myślę, że mam największą literaturę morasowską w Polsce. Mhm. Relatywnie mam najwięcej. Tak, no bo to jest 14 półeczek, powiedzmy, że na każdej średniej jest po 15 książek, no to pewnie ze 300 książek tych wszystkich morasowskich mam, prawda? Także pewnie mam, jak umrę, to przekażę gdzieś tam w jakiejś bibliotece i będzie największy zbiór morasjanów w Polsce. Natomiast w literaturze przedmiotowej przytoczonej tutaj w książce pod tytułem Przyszłość inteligencji, inne pisma, w języku polskim, no jest ta jedna książka twojego autorstwa, właśnie Nacjonalizm francuski 1886-1940, Warszawa 2007 rok, więc twój dorobek został, jak widać, dostrzeżony przez autora przedmowy czy wstępu. Jak to tak, to znaczy więcej napisałem, ponieważ w moich zbiorach na przykład Prawica w XX wieku, tam są całe obszerne części o Szalu Morasie, no bo to jest tak, że jak pisałem habilitację swoją o Morasie, to ileś tam różnych fragmentów i wypadło z różnych powodów, choćby po to, żeby nie była za gruba i różnych tam wątków pobocznych, no i one tam się w różnych miejscach ukazywały i one w Prawicy w XX wieku tom 1 i tom 2 są zebrane, tego jest pewnie przynajmniej ze 150 stron. Zresztą powiem szczerze, jak i parę miesięcy temu tam porządkując różne rzeczy na komputerze, przy okazji odkryłem, że mam jeszcze dość pokaźny, sążnisty fragment o Morasie, którego w ogóle nie opublikowałem, dotyczący problemów ekonomicznych w doktrynie Action Française i to jest taki fragment liczący, ja wiem, chyba ze 100 stron. Więc będę musiał coś wcześniej czy później z nim zrobić, żeby się nie smarnował. Jak na książkę trochę za mało. No właśnie. Chyba jak na książkę trochę za mało. A broszura, no dosyć gruba, ale broszury w dzisiejszych czasach to tak, no,
Może lepiej to... Wiem, no właśnie, jest za duży, zdecydowanie za duży na artykuł, a zdecydowanie za mały na książkę. Ale myślę, że zrobię w ten sposób, że po prostu dopiszę się również o innych ruchach z tego okresu nacjonalistycznych, ich poglądach ekonomicznych i wtedy się taką książeczkę kiedyś wyda. No może byłoby to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Wówczas również porozmawiamy z Centrum Edukacyjnym po Wiśle, co dałoby się zrobić. Zgadza się. No dobrze, no... Czy jeszcze mamy jakiś temat związany z Karolem Morasem i z tym pierwszym takim dużym wydaniem jego tekstów, czy to już byłoby mniej więcej na tyle? Ja myślę, że o Morasie to wszystko. Powiem nieskromnie, bo skromność nigdy nie była moją mocną cechą, że no od Charlesa Morasa jednej rzeczy się nauczyłem i propaguję. Mianowicie Charles Maurras ściśle łączył ze sobą dwie rzeczy. Konserwatyzm z państwem narodowym. Żadnych imperiów, prawda, konserwatywnych, tylko ta tradycja francuska państwa narodowego. No i teraz tak płynnie przyjdziemy do, prawda, przerwy reklamowej. Myślę, że nasza książka, moja i mojej żony, które można u ciebie kupić oczywiście w księgarni, czyli Państwo Narodowe i Jego Wrogowie, Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski. To są właśnie książki, których Charles Maurras powiedział, no tak, Adaś Wielomski zrozumiał, co chciałem powiedzieć światu, dlatego że morasowski konserwatyzm jest bardzo silnie wczepiony w ideę paradoksalnie rewolucyjną, pochodzącą z rewolucji francuskiej, czyli z idei tak zwanego état nation, państwa narodowego francuskiego i całkowicie zaprzeczający, to jest zresztą jeden z przyczyn jego germanofobii, jakiejś wizji cesarstwa europejskiego z centralną rolą Niemiec. Także jest to konserwatyzm właśnie wyzbyty wszelkich elementów kosmopolitycznych i bardzo mocno związany z francuską tradycją narodową i suwerennym państwem narodowym. Ja sobie nie uważam Maurrasa uznającego jakieś cesarstwo rzymskie, święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, które to święte cesarstwo byłoby zwierzchnikiem monarchii francuskiej. Dla Maurrasa byłaby to herezja absolutnie nie do przyjęcia. Stąd na przykład jest, co profesor Partyzel mu często zarzuca, odrzucenie pretensji do tronu tak zwanych legitymistów hiszpańskich, czyli linii hiszpańskiej Bourbonów, dlatego że dla Maurrasa było to absolutnie nie do przyjęcia, żeby jakiś Hiszpan, czy w każdym razie Francuz zhiszpaniony po 250 latach mieszkania rodziny w Hiszpanii, mógł zostać królem Francji. To było absolutnie nie do przyjęcia. To tylko, że tak powiem, Francja z punktu widzenia morasowskiego, jakiś Bourbon hiszpański byłby tak zwanym metekiem, czyli jak to się po języku polskim czasami tłumaczy też z greki metojkiem, a jak wiadomo właśnie cudzoziemcy, czyli metecy, Żydzi, masoni, protestanci, to Charles Maurras uznawał za cztery stany skonfederowane przeciwko Francji i francuskiemu interesowi narodowemu. Także jak chcesz dostać ostrzeżenie albo zamknąć, żeby ci kanał zamknęli, to dużo nauczaj o czterech stanach skonfederowanych. Czyli to jest prosta droga. Żydzi, masoni, protestanci, to? Protestanci, metecy, czyli cudzoziemcy we Francji. No dobrze, czyli tutaj też odrzucenie świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, na pewno z Romanem Dmowskim go w tamtych latach... Też łączyło Maurras. Tak. Zgadza się. Czyli na pewno byłby wielkim wrogiem Unii Europejskiej, bez względu na to, jak mocna byłaby w niej pozycja Francji. Tak, Maurras nigdy nie był imperialistą i nie myślał o żadnych wielkich imperiach rządzonych przez Francję. Stąd na przykład jego pogardliwy stosunek do bonapartyzmu i jakiejś wizji w Imperium Francuskiego w Europie. Generalnie był zwolennikiem prawa narodów do samostanowienia, przynajmniej tych narodów historycznych, prawda?
i zdecydowanym zwolennikiem właśnie państw narodowych, najbardziej bym powiedział tradycyjnym i takim no, nowożytnym rozumieniu tego słowa, tak jak one powstały w nowożytności. Taka monarchia narodowa to jest ideał polityczno-ustrojowy Szalamorasa. Oczywiście w ramach tej monarchii istnieją też obszary kolonialne, jako część Francji. W Afryce, tak, ale w Azji. Ale to nie jest coś, co dla Morasa jest specjalnie istotne, powiem szczerze. O tych koloniach to on tam bardzo niewiele napisał. Powiem tak, bo system kolonialny francuski miał to do siebie, że jedyne jego znaczenie to był w gruncie rzeczy no, chwała Francji, że ma imperium. Z punktu widzenia ekonomicznego Francja tyle zarabiała na koloniach, co i płaciła za ich utrzymanie. Dlatego z punktu widzenia Francji kolonie się okazały istotne wyłącznie w roku 1040, dlatego że mimo porażki w Europie Francja zachowała imperium kolonialne i wolną Francję, prawda? I to było właściwie jedyne znaczenie imperium kolonialnego w dziejach tego kraju. Morasa jakby ten problem specjalnie nie istnieje, co więcej nawet jest potępienie jakichś awantur kolonialnych, szczególnie przed I wojną światową, dlatego że jest u niego taki wątek, że Bismarck i jego następcy się śmieją, że Francuzi zamiast myśleć o odzyskaniu Alzacji i Lotaryngii utraconej w 1870 roku, to szkolą wojska, żeby je wysłać do Konga gdzieś tam, żeby się ganiali z murzynami, prawda, i tworzyli jakieś kolonie francuskie, zamiast myśleć o Alzacji i Lotaryngii, która cierpi pod niemieckim jarzmem, prawda, i jest germanizowana, także raczej to w tych kategoriach jest myślane. Bo to jest w ogóle ciekawe, że francuska nacjonalistyczna prawica nigdy nie była jakoś specjalnie nastawiona kolonialnie. Uważając, że Francja jest w Europie, a nie gdzieś tam w Afryce, czy w Indochinach. To może byłoby na tyle. Będziemy powoli kończyć, tym bardziej, że jakość naszego połączenia internetowego jakoś spada i głos się... A to ja tego nie czuję. I głos się trochę załamuje. Przy dłuższych wywodach trochę zaczyna to działać nie tak, jak powinno, więc będziemy po prostu kończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj na temat Karola Morasa rozmawiałem z profesorem Adamem Wielomskim. Dziękuję bardzo, Adam. Ja też dziękuję serdecznie. Zapraszam tradycyjnie Państwa na mój kanał Adam Wielomski Naukowo o Polityce. Zapraszam szczególnie dlatego, że jest tam cały wykład o francuskim nacjonalizmie, przede wszystkim o Charlesie Morasie, więc można sobie odsłuchać jakby no, w tych państwach, których interesuje jego poglądy polityczne. A ja Państwa zachęcam do oglądania naszych filmów na tych kanałach, co aktualnie jeszcze istnieją. Dwa kanały na YouTubie. Jeden na CDA, jeden na Rumble, jeden na BitChu oraz do księgarni internetowej, w której są zarówno książki Adama Wielomskiego, jak i ta książka, o której już mówili, Karol Charles Morasse, Przyszłość inteligencji i inne pisma, również jest do nabycia w naszej księgarni. Książki z naszych serii wydawniczych, seria Jedynie prawda jest ciekawa, to są nasze konferencje historyczne oraz seria Gorące tematy, myślę, że godne uwagi, oraz jeszcze dwie książki pokażę, Francisco Franco, Pragmatyczny autorytaryzm doktora Dawidowskiego, to są dwa tomy, ponad 1200 stron w twardej oprawie, oraz również dwa tomy, ale można je kupować oddzielnie, bo są to tomy, pierwsze tomy siedmiotomowych słowników biograficznych, czyli 1/7 tomu słownika polskiego obozu narodowego oraz 1/7 jest do nabycia w tej chwili słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego. Serdecznie zachęcam do zainteresowania się tymi wydawnictwami. Dziękuję za wsparcie. Jeżeli Państwo chcą dalej wspierać nasze inicjatywy, na naszą działalność statutową, czyli edukację, media, wydawnictwa. Bardzo proszę o wpłaty na początku i na końcu tego filmu. Są podane numery konta. Dziękuję bardzo. Do widzenia.